Szybki update a propos Mi Band 8, bo wyszedł w wersji globalnej z językiem polskim, ale wersja CN jego nie dostała, tak jak było we wcześniejszych bandach. Dlaczego? Bo jest to producent w tym momencie Xiaomi, tych opasek, a nie Huami, jak było wcześniej. Huami to jest producent Amazfitów i oni robili w ten sposób, że zeszyte były inne języki w oprogramowaniu, w tym polski, już w wersjach chińskich, czyli nie różniły się one praktycznie w ogóle, ale w tym momencie się różnią, czyli jest wersja chińska i wersja globalna. Wersja globalna ma więcej języków, a wersja chińska tylko i wyłącznie angielski i chiński, więc nie ma co się odblokowywać. Tam się na premierę odblokowywało, bo wychodziło po prostu oprogramowanie jedno, a teraz jest kilka. Więc moi drodzy, wersja chińska prawdopodobnie nie będzie miała języka polskiego, tak jak mówiłem w recenzji, przez to właśnie, o czym powiedziałem. Chyba że coś się zmieni, chyba że moderzy to zmienią, ale no ta apka sama, Mi Fitness, również to blokuje, bo musimy zmieniać chiński region. No nic, zobaczymy.